niespodziewanie, zupełnie. Duża niespodzianka, bo to dwaj Rybniczanie. Torunianie rywalizują dzisiaj z RKM-em Rybnik. Obaj Rybniczanie na czele, na prowadzeniu Pawlaszczyk. Druchniak broni się w tej chwili przed atakami Adriana Miedzińskiego, ale do tej pory teraz Adrian wyprzedza młodzieżowca RKM-u Damian Stachowiak. Niestety na ostatniej pozycji i w pierwszym wyścigu 4-2 dla rywali, dla gości z Rybnika. Drużyna, która do tej pory odniosła tylko jedno zwycięstwo, drużyna, która wygrała tylko jeden mecz, zamyka tabelę ligową, ale wcale w Toruniu tutaj nie zamierza się poddawać. Zobaczymy, jak będzie. Przyzwoicie 4-2 w tej chwili dla Torunian, pierwszy Jaguś, drugi Harris, trzeci Słaboń, na czwartej pozycji przyjeżdża Roman Chromik. 4-2 i mamy w tej chwili remis 6-6. I Karol w Szwecji.
tej chwili jadą parą, już duża przewaga na prowadzeniu. Torunian zanosi się na 5-1. Bjarne Pedersen, znakomity występ dzień wcześniej w zawodach Grand Prix w Lonigo. Karola Zombika czeka finał wkrótce mistrzostw świata we włoskim Terenzano. Tam będziemy obecni również z naszą kamerą. A w tym trzecim wyścigu Torunianie zwyciężają podwójnie. Pierwszy w kasku czerwonym Bjarne Pedersen, drugi Zombik, trzeci do mety dojeżdża Zbigniew Czerwiński, Roman Poważny na czwartej pozycji bez punktu. 5-1 dla Torunian i pierwsze prowadzenie w tym meczu 11-7 dla gospodarzy.
chwili podopieczni Jana Ząbika prowadzą już 29 do 13. Dzisiejszego spotkania wyścig ósmy w kasku białym Roman Chromik, w kasku żółtym Chris Harris. Torunianie to Wiesław Jaguś w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Adrian Miedziński. 29 do 13, wysokie pewne prowadzenie. Torunian teraz znakomicie ze startu. Wiesław Jaguś, również Adrian Miedziński przed rywalami. No i spodziewam się, że tak będzie do końca tego wyścigu, chociaż Anglik Chris Harris jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Blisko za plecami Adriana Miedzińskiego. Każdy jedzie w tej chwili już na swoje konto. Torunianie nie próbują tutaj tworzyć pary. Wiesław Jaguś daleko z przodu. On pędzi po 3 punkty, a Adrian Miedziński pewnie na drugiej pozycji, chociaż Harris atakuje teraz toruńskiego juniora po zewnętrznej, ale ten jakby to zauważył, no i popełnił błąd. Popełnił błąd, ale chwilę później nadrabia tę stratę. No piękna walka, chyba najlepszy wyścig w tych zawodach do tej pory. Tasowali się tutaj jak talia kart, jednak Anglik lepszy na mecie. Zawiedziony Miedziński, no Harris pokazał tutaj swoją waleczność. Miedziński pierwszy, drugi Harris, trzeci Miedziński, na czwartej pozycji Roman Chromik. 4 do 2 dla zespołu toruńskiego w tym wyścigu i w tej chwili rezultat spotkania 33 do 15 dla gospodarzy. Jeszcze mniej.
Czerwiński jednak drugi. Zwycięża Słaboń Czerwiński, drugi, trzeci Miedziński, czwarty Poważny. Kolejne zwycięstwo toruńskiej pary 4-2. Znowu powiększają Torunianie przewagę. Rezultat spotkania w tej chwili 37-17 na korzyść Adriany. Podwójna zmiana taktyczna w zespole gości: za Pawlaszczyka Wojciech Druchniak, za Sząbierskiego Chris Harris. Harris w żółtym, Druchniak w białym, a Torunianie to Bjarne Pedersen w czerwonym i Karol Zombie w kasku niebieskim. Pedersen świetnie ze startu, Karol Zombie wyprzedzony przez Harrisa. Tutaj nie odpuści, Druchniak już daleko z tyłu, jakieś chyba problemy z motocyklem, przynajmniej takie czyni wrażenie. Natomiast Torunianie znowu jadą na 4-2. Harris blisko za Petersenem, ale też nie daje mu spokoju chwili wytchnienia Karol Zombik. Interesujący wyścig. Druchniak tego biegu już nie ukończy. A w jakiej kolejności dojadą do mety? Bjarne Pedersen, ostatnie okrążenie, ostatni łuk i nic się tutaj nie zmieni. Szaleńczy jeszcze atak Zombika na drugą pozycję Harrisa nie przynosi skutku. 4-2 dla zespołu toruńskiego, pary toruńskiej. Znowu dwa oczka, zwiększamy przewagę. W tej chwili 41-19 dla Adriany. W kasku białym Pawlaszczyk, w kasku żółtym Harris, w kasku czerwonym Pedersen i w kasku niebieskim Zombik. Pedersen i Jaguś to dzisiaj niepokonani jak do tej pory zawodnicy w tym spotkaniu. Jaguś startował 4 razy, 4 zwycięstwa. Pedersen 3-krotnie przyjeżdżał do mety w swoich startach na pierwszej pozycji. Jak będzie teraz? Karol Zombik, Bjarne Pedersen na drugim miejscu, ale to przecież jest bonus. Być może nie będzie miał Duńczyk dzisiaj czystego kompletu, ale ten bonus też się liczy.
dzisiaj znakomicie udany mecz Torunianina. 4-7 punktów do tej pory zgromadzonych na koncie. Teraz będą 3 jeszcze. Wszystko na to wskazuje, czyli 10 punkt Karola Zombika. Pedersen na drugiej pozycji. Trzeci na mecie. Chris Harris, czwarty na ostatniej pozycji, dojeżdża na kreskę. Pawlaszczyk 5-1 w przedostatnim wyścigu rundy zasadniczej tego spotkania. I Torunianie prowadzą w tej chwili 50-22. Dzisiejszego spotkania wysoko wygranego przez zespół toruński, bardzo pewnie od samego początku,
A w 15 wyścigu w kasku żółtym pojedzie Chris Harris, Roman Poważny w kasku białym, Wiesław Jaguś w kasku czerwonym i Bjarne Pedersen w kasku niebieskim. Pedersen i Jaguś dzisiaj nie byli pokonani ani razu przez swoich rywali. Czy tak będzie również i w tym ostatnim wyścigu? Zobaczymy. No, znakomity start Chrisa Harrisa. On na prowadzeniu, atakowany teraz przez Pedersena po zewnętrznej. Bjarne Pedersen już prowadzi Wiesław Jaguś. Trochę niespodziewanie na czwartej pozycji. No teraz przedziera się na trzecią, wyprzedza Poważnego, ale Harris tanio swojej skóry nie sprzeda. No ale też znamy Wiesława Jagusia z jego waleczności. Miałby tutaj statystykę popsutą trochę. W tym meczu mógłby mieć komplet punktów, może nieczysty. Ten z bonusem, stąd Wiesław na pewno jeszcze spróbuje powalczyć z Anglikiem. Pedersen pewnie z przodu, duża odległość, duże prowadzenie Duńczyka. Wiesław Jaguś po zewnętrznej. Uda się? Udało się! Udało się, ale pewności nie mamy. Zobaczymy, jak będzie, jaka będzie decyzja sędziowska. W każdym razie z całą pewnością ten mecz bardzo udany dla drużyny Adriany Toruń. Pedersen pierwszy, Jaguś drugi, a zatem 5-1 w tym wyścigu i ostateczny rezultat spotkania to 63-27 dla gospodarzy. Szczęśliwy jest Adrian Miedziński. Zwycięstwo pewne, nie zagrożone od samego początku, ale przede wszystkim cieszymy się z Twojej dobrej dyspozycji, bo za tydzień Mistrzostwa Polski, a potem Terenzano, a tam we dwójkę powalczycie o ten najwyższy tytuł. Ale najpierw oceń swoją jazdę dzisiaj tutaj. Znaczy, ja do końca nie jestem zadowolony z dzisiejszej jazdy, bo tor był troszeczkę inny niż zawsze dzisiaj, a zagubiłem się, szczerze mówiąc, pogubiłem dużo punktów, było widać to zresztą, parę tych jedynek, no ale na koniec akurat skorygowaliśmy i dopiero na ostatni bieg można powiedzieć, że w 100% się spasowałem i w 11 biegu miałem najlepszy czas zawodów. No ja cieszę się chociaż, że właśnie dograliśmy ten sprzęt na ostatni bieg, no ale za dużo błędów dzisiaj. Adrian, startowałeś już w Terenzano? Nie, w Terenzano nie, jedynie we Włoszech, w Lonigo. To są na pewno podobne tory i najgorszym mankamentem jest to, że lane jest tam dużo wody, co było widać na Grand Prix w sobotę. I to właśnie tego się najbardziej bałem, no ale jestem w dobrej myśli przed Terenzano. Będziemy z Tobą. I to jest właśnie nowy kibic, pierwszy mecz jego. A to jest Lucky, pierwszy mecz. Tutaj pomachaj. Znakomicie dzisiaj w końcu, bo sam to za chwilę powie, pojechał Karol Zombik. Karol, no przełamałeś się, wszystko ci dzisiaj pasowało, znakomicie jechałeś. Ostatnie występy w Szwecji i w Anglii pokazały, że już jednak odnalazłem swoją formę troszkę za późno, bo już jest, można powiedzieć, koniec sezonu dla nas, gdyż nie awansowaliśmy do czwórki. To jest dla nas wielka porażka, jest w tym trochę mojej winy i może Bjarnego, reszta zawodników chyba dobrze
bardzo mi przykro z tego powodu, ale już nic nie mogę zrobić. Karol, za tydzień jeździmy w finale Mistrzostw Polski. Jest was dwóch na własnym torze, a potem już tylko Terenzano, prawda? Finał w Toruniu, no i wiadomo jaki był w zeszłym roku. Ja miałem trochę szczęścia. Jak dobrze pamiętam, Krystian Klecha dotknął taśmy, przez to mogłem jechać w dodatkowym biegu. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie teraz i będę mógł pewnie stanąć na najwyższym stopniu podium. A potem Terenzano. Startowałeś tam w Terenzano? Znaczy nie, ale wiem jaki jest tor, także wiem czego się spodziewać. Jadę tam także powalczyć o podium. Mam nadzieję, że mi się uda. No, jedzie was dwóch, także możecie sobie pomagać w każdej chwili. Nie, ja patrzę na siebie, Adrian pewnie też, także nie będzie żadnej pomocy. Trenerze, no nie tylko w mojej opinii zawiódł Bjarne. No już któryś mecz z kolei, dlatego brak nam tego lidera i właśnie cztery mecze, ten by był piąty, mając po dwa punkty chociażby, jesteśmy gdzie? Sami można sobie policzyć. No ale brak tego lidera, gdzie ci chłopacy dwoją się i troją, żeby zrobić wszystko, żeby jak najlepiej pojechać. No ale zawsze jest brak. Brak na pewno było dzisiaj Drymla i w wczorajszym meczu tak samo. Bo mogliśmy przechylić na własną korzyść. No ale widzicie, taki jest sport i Bjarne zamiast lepiej to z meczu na mecz coraz gorzej jedzie. I tutaj już wcześniej sugerowałem, że nie ma nas czwórce, jechać dalej tą młodzieżą co jest, Teda do tego dołączyć, Bjarnemu trochę dać odpocząć, niech przemyśli, bo w lidze szwedzkiej, angielskiej jedzie bardzo dobrze, a u nas no, po prostu jedzie tak jak jedzie, nie? No, coś trzeba zrobić, no bo można jeszcze walczyć w barażach albo z Rybnikiem razem w końcowych tabeli być, nie? Także na pewno przemyślimy to i w następnych meczach już trzeba jechać o to, żeby być w, jak nie, już w czwórce, nie to w ekstraklasie, piątce, szóstce, na piątej i szóstej pozycji.